Pewien kok, zwany Płot, chciał zrobić ciastolinę. Trzy składniki, daję słowo, a zrobicie ciastolinę odlotową. Mąka ziemniaczana, trochę płynu do naczyń i wody dla ochłody. Wszystko razem wymieszać trzeba, tak żeby przypadkiem nie zrobić chleba. Jak za rzadkie, trochę mąki, jak za gęste, trochę wody. No i jak wyjdzie, to w nagrodę będą lody. I ciastolina gotowa. Najlepiej teraz użyć folii spożywczej i pozostawić naszą ciastolinę jeszcze na 2 godziny pod przykryciem. Oraz po każdej skończonej zabawie przykryj ciastolinę, tak aby nam nie wyschła. Jeżeli spodobał Ci się filmik, proszę zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki, cześć!